Forget me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time. Hejuka wszystkim! Miało być energiczne przywitanie, ale nie wyszło. Może dlatego, że jest godzina 10, a ja przed chwilką wstałam? Chociaż w sumie zazwyczaj, w ogóle wczoraj wstałam o 6, bo siostra mnie obudziła, więc nie polecam mojej siostry. Po prostu to jest taki budzik, że nie polecam. No ale na szczęście dzisiaj pospałam do 10, więc chociaż się wyspałam. No ale już się muszę ogarnąć, muszę umyć włosy, muszę się przebrać, umyć zęby i w ogóle w jakimś stopniu się chociaż ogarnąć. Także przywitam się z wami może lepiej później, bo teraz jak widzicie nie mam za wiele energii. Także teraz będzie takie magic, uwaga. 3. Wow, to był taki sztos. Ja już się ogarnęłam i przebrałam się w taką bluzeczkę z Bershki, którą sobie kupiłam wczoraj na promocjach w galerii, bo w sumie teraz jest bardzo dużo promocji, więc polecam. Ona chyba kosztowała jakieś 4 dychy lub 3 dychy, nie pamiętam, ale coś takiego. No, umyłam włosy, chociaż są jeszcze trochę wilgotne tutaj, więc to raczej wyschnie. I się ogarnęłam i brawo, brawo dla mnie. Och, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nawet posprzątałam, jak widzicie, pościeliłam łóżko, a ja bardzo nie lubię ścielić łóżek, naprawdę. Ale niestety muszę jeszcze posprzątać kolejną część pokoju, bo no mam taki mały, taki wiecie, mały syf. I jak pewnie widzicie po tytule, w dzisiejszym vlogu będę kupowała nowy telefon, także koniecznie zostańcie do końca, bo może być ciekawie. No bo w sumie nowy telefon to jest dość duży zakup i no będzie fajnie. Paulineczka szpanereczka oczywiście musi sobie zaszpanować. Ale też jadę dzisiaj z rodzicami do galerii kupić takie rzeczy typowo wakacyjne. Jest około godziny 12 i pewnie jak mój tato wróci z pracy, czyli około 15, pojedziemy po telefon i już się nie mogę doczekać. No dobra, koniec rozgadywania i odezwę się pewnie do was później. I can't take no more, no more, no more. I wanna fool. Okej, a więc ja już wróciłam z galerii i jestem już ze swoim telefonem i pewnie dużo osób jest ciekawych, jaki to będzie telefon. I powiem wam, że na samym początku miał to być Samsung, potem miał to być Huawei i wreszcie wyszło, że kupiłam iPhone'a 7. I tak, wiem, iPhone'y to są bardzo, bardzo hejtowane telefony. Nie wiem w sumie dlaczego, ale zawsze jak oglądam filmiki różnych youtuberek, które właśnie nagrywają odcinki o tych telefonach, to po prostu w komentarzach jest milion, po prostu tryliony hejtów, więc może na samym początku troszeczkę wam poopowiadam, czemu akurat kupiłam ten telefon i no, poopowiadam, żeby oczywiście uniknąć takich bezpotrzebnych komentarzy typu. Boże dziecko, w ogóle rodzice się nie wychowali, jak można się tak chwalić, po prostu jak można się tak chwalić? Ale idiotka, myślisz, że jak kupiła sobie tego słynnego srajfona, to już co, zabłyśnie, że będzie teraz taka super i każdy ją będzie subskrybował? Jezu, żal, takich dzieci na YouTubie to my nie chcemy. I co teraz, niby taka fajna, bo co, bo iPhone, kurde, to co, to już Samsungi, Huawei, to nie, to gówno. Ja sobie kupiłam akurat ten telefon, ponieważ nigdy w swoim życiu nie miałam żadnego telefonu z iOS-em. Miałam zawsze z Androidem, na przykład tutaj mam mój obecny telefon HTC. To jest HTC 825 i powiem wam, że naprawdę polecam, bardzo fajny telefon. Jeżeli ktoś chce kupić, to ja go miałam akurat na 2 lata, bo ja zawsze telefon zmieniam co 3 lata, bo wtedy mi się kończy abonament. Ten HTC miałam akurat na 2 lata, dlatego, bo moja mama mi go dała, bo moja mama wcześniej go używała przez 3 lata, a potem ja go miałam na 2 lata, więc ten telefon przeżył 5 lat, także no dosyć dużo, jak na telefon. Tylko niestety duży minus tego telefonu jest taki, że no po tych kilku latach jakość tego aparatu się bardzo, 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 bardzo pogorszyła i na przykład nie mogę dla was nagrywać snapów, nie mogę nagrywać instastory, bo jak nagrywam coś, to jak coś mówię, to jakby ten dźwięk nie zgrywa się z tym, co mówię, w sensie jak poruszam ustami, to ten dźwięk nie jest taki sam jak, no, kurczę, trudno mi jest to powiedzieć, ale jakby ten dźwięk się cofa, a ten obraz się przyspiesza i to naprawdę bardzo dziwnie wygląda i po prostu nie da się tego nagrywać. Ja też nie mogę nagrywać na Musical.ly czy tam na Musical.ly, no niestety. Przede wszystkim kupiłam ten telefon ze względu na funkcję iOS.
iOS. Tak jak mówiłam, zawsze na swoich telefonach miałam Androida i po prostu chciałam zobaczyć, jak mi się sprawdzi. Jak ten telefon mi się nie sprawdzi, to najwyżej go sprzedam i za te pieniążki, które dostanę, kupię sobie jakiś inny z Androidem, jeżeli oczywiście mi się nie sprawdzi. W ogóle napiszcie w komentarzu, jakie wy macie telefony. I też, żeby nie było, na ten telefon zarobiłam sobie ze swoich pieniążków i to nie było tak, że wiecie, po prostu od tak mam ten telefon, tylko musiałam na początku na niego zarobić i często na przykład nie mogłam sobie pozwolić na jakieś swoje wydatki, bo wiedziałam, że chcę zebrać ten telefon i no, udało się. Co prawda zebrałam pieniążki na iPhone'a 6, ale moi rodzice mi troszeczkę dołożyli, więc bardzo, bardzo im dziękuję, bo gdyby nie oni, to nie miałabym tego akurat telefonu, także... Dziękuję, bo to tylko tak naprawdę ich zasługa. Więc tak jak mówiłam na początku, jest to iPhone 7 Rose Gold, 128 GB. I wziąłem taką dużą pamięć, ponieważ będę miała ten telefon jednak na 3 lata, lub nawet może na więcej, jeżeli będzie mi się dobrze sprawdzał. Więc no, chciałabym, żeby tutaj wszystko dobrze działało i żeby nie zabrakło mi tej pamięci w trakcie korzystania z niego. Teraz otworzymy sobie, jakże to cudowne, prostokątno, geometryczno, papierowe pudełko. O tak. Tun, 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 tun. Nie no, dobra, bez przesady. Serio. Ha! It's a prank, bro! Woo! Nie no, po prostu prank w stylu Marcina Dubiela i Lorda Crushfila. Pozdrawiam. O matko, ale wiocha, nie, dobra, nie. Nie, dobra, a tak na serio to tak wygląda telefon. Naprawdę jest bardzo ładne, jeżeli chodzi o efekt wizualny, chociaż w sumie w telefonach chyba ten efekt wizualny jest najmniej ważny, tylko ważniejsze jest to, jak będzie się sprawował. No ale wygląda tak, jakby ktoś nie widział iPhone'a. Z tyłu wygląda tak. Tutaj ma jeszcze folię, ale może na razie jej nie będę zdejmowała, bo nie mam szkła hartowanego, a ja bez szkła hartowanego to... Ten telefon długo by nie przeżył, bo naprawdę telefony lubią mi się wyślizgiwać z rąk. Jednak to jest telefon, telefony używamy w ciągu dnia, czasami wiecie, może się wyślizgnąć, więc ja wolę mieć szkło na telefonie. I też nie mam obudowy żadnej, więc lepiej nie będę zdejmowała po prostu tej folii, żeby potem nic nie zniszczyć. W ogóle zobaczcie to szpanerskie jabłko z tyłu. Aż się głodne zrobiłam. Jabłka z Biedronki są najlepsze, serio, polecam, są takie słodziutkie. No ale powracając do telefonu, to teraz będę tak, wiecie, szła ulicą, taka paulineczka, szpanereczka, haha, tutaj jabłko, tutaj proszę bardzo. No i tutaj mamy dalszą część opakowania. Designed by Apple in California. Okej, a więc tutaj mamy pewnie jakieś instrukcje. Tutaj też jest kluczyk do pewnie, żeby włożyć kartę SIM, tak mi się wydaje. O, i tu mamy jeszcze takie naklejki z jabłkami. Śmieszne. I tutaj w tym pudełku mamy jeszcze słuchawki. I z tyłu jest jeszcze taka przejściówka, ponieważ w iPhone'ach 7 jest wejście jakby na ładowarkę i nie ma wejścia na słuchawki. Więc trzeba właśnie taką przejściówkę mieć, żeby po prostu móc słuchać muzyki przez słuchawki. A ja zawsze jak idę do szkoły, to słucham. Ale dobra, teraz nie o szkole, bo mamy wakacje. I tutaj mamy jeszcze ładowarkę i kabel USB. Bardzo się cieszę, naprawdę jeszcze raz dziękuję moim rodzicom, bo gdyby nie oni, to tego telefonu bym nie miała, pewnie bym miała mniejszy model, jeżeli już, a mam nadzieję, że ten się sprawdzi. I teraz pewnie będę cały wieczór próbowała jakoś go uruchomić, bo tak jak mówiłam, nigdy tych telefonów nie miałam, więc będzie to dosyć duże wyzwanie dla mnie pewnie. No a więc chyba to tyle, co miałam powiedzieć i teraz będę sobie kończyła jeść moje pyszne jabłko z Biedronki, a wy możecie polajkować ten film. W sumie to bym nawet nie powiedziałam, ale jest godzina 16:40 i za jakieś 20 minut przychodzi do mnie Gabrysia, bo dawno się w sumie nie widziałyśmy i po prostu się tak u mnie spotkamy, pewnie gdzieś sobie wyjdziemy na dwór. Też mamy w planach nagrać filmik, także zostańcie do końca, bo jeszcze pod koniec też będzie bardzo ciekawie. Teraz wam pokażę rzeczy, które sobie kupiłam w galerii, takie wiecie, typowo wakacyjne i tak dalej, więc zacznijmy. Na samym początku są zakupy z Calzedonii i jest to kostium kąpielowy. Powiem wam, że ja już ze wszystkich swoich kostiumów albo wyrosłam, albo po prostu są już dosyć zniszczone i dlatego potrzebowałam jakiegoś. I tak właśnie wygląda góra, jest taka różowa, zamszowa i kosztowała 75 zł, bo teraz są takie wielkie przeceny w galerii. I stwierdziłam, że o wiele bardziej opłaca się kupić po prostu wszystkie te rzeczy na przecenie, niż potem kupić i po prostu przepłacać. Ale niestety te majtki o przecenie nie były, bo kosztowały chyba około 90 zł, ale za to są z bardzo dobrego materiału, więc takiego kosztu mi w mojej kolekcji, że tak powiem, brakowało. Dalej są zakupy z New Yorkera i tam też kupiłam kostiumy kąpielowe. Pierwszy wygląda tak, jest taki niebiesko-zielony i tutaj ma wiązaną górę. Natomiast drugi jest taki różowy i do tego kostiumu mogę też nosić te
majtki, że tak powiem. No, bo w sumie do wszystkiego czarny pasuje też. I nie wiem, ile to kosztowało. Było dosyć tanie, bo jakieś, no, tutaj pisze, że 25 zł. Nie wiem dokładnie, to w ogóle były jakieś mega, mega promocje. Więc w New Yorkerze kupiłam też takie koszuleczki na ramionczka, takie w stylu crop topu, z taką koronką tutaj, tutaj u góry. Ogólnie bardzo, bardzo ładnie wyglądają do krótkich spodenek, a na wakacje będą idealne. Tutaj jest taka niebieska ta koszuleczka, tu jest czarna, nie wiem, czy ją widać, bo trochę się zlewa z pościelą. Jedna taka bluzeczka kosztowała, no, prawie 18 zł, już będę zaokrąglała. No i już ostatnia rzecz z New Yorkera to taka kurtka, która jest jakby jeansowa, ale czarna. I mam tutaj takie ćwieki i powiem wam, że sama nie wiem, czy jej nie oddam, bo jest zdecydowanie za duża. Można też powiedzieć, że wygląda trochę jak taka po prostu kurtka oversize, ale ona naprawdę jest za duża. Mimo, że w sumie różnica jest tylko o jeden lub no w sumie dwa rozmiary, to i tak jest za duża. I kosztowała 45 zł, więc w sumie bardzo dobra cena jak na taką kurtkę, bo jej normalna cena to było 150 i to jest rozmiar właśnie 38, więc no trochę za duża jest. No nie wiem, czy ją oddam, czy nie, bo w sumie był tylko taki rozmiar, więc raczej wymienić to bym jej nie wymieniła. Dalej są zakupy z Zary. Pierwszą rzeczą z tego sklepu jest taka spódniczka jeansowa z wysokim stanem, z takimi guziczkami. I powiem wam, że już mi się wcześniej bardzo, bardzo podobała, ale kosztowała jakieś 90 zł chyba. No i trochę mi było szkoda wydać kasy na tą spódniczkę. No a teraz była w promocji za 60, więc naprawdę jest śliczna. Z Zary też jest taki sweterek żółty, oversize'owy i naprawdę jest dosyć bardzo duży, dlatego, no bo no jak widzicie, ledwo się mieści w kadrze. Z takiego fajnego, cieniutkiego materiału, więc też będzie fajnie, jak na przykład będzie jakiś chłodniejszy wieczór czy coś takiego. I ten sweterek kosztował 40 zł, tylko że właśnie jest oversize'owy, mimo że to jest z dziecięcego działu, 13-14 lat, 1,64 m, to no, ale tak to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i jest taki luźny i po prostu taki basicowy. I dalej w Sinsay'u kupiłam sobie obudowę na okulary, w sensie taką jakby, o, saszetkę holograficzną. I ona kosztowała 8 zł i się ją tak otwiera, o tak, o, i tutaj się wkłada okulary przeciwsłoneczne, więc myślę, że jest bardzo fajna i taka, że zajmuje bardzo mało miejsca. I kupiłam też kawałek, tak powiem, kawałek prezentu mojej siostrze na urodziny. Więc nie będę wam pokazywała. Jeżeli będziecie oglądali vlogi z wakacji, to wtedy zobaczycie, co mojej siostrze na urodziny kupiłam. Ale mam dosyć sporą reklamówkę z Clarisa, Clersa i tam właśnie też jest kawałek, tak teraz dziwnie to brzmi, no ale tak, kawałek prezentu mojej siostrze na urodziny, ale to tak jak mówię, nie będę na razie pokazywała, bo wiecie, moja siostra może to obejrzeć. Ale kupiłam też parę rzeczy sobie, co prawda odcięłam od nich metki, bo w którymś momencie zapomniałam, że vloga nagrywam, no i niestety nie zobaczycie, ile one kosztują i tak dalej, no ale pokażę wam, co kupiłam. Więc tak wyglądają zakupy z Clersa i kupiłam tutaj 4 bransoletki na stopy, tak dobrze słyszycie. Tutaj są 3 srebrne, które były jakby w jednym zestawie i jedna taka złota. Ale naprawdę bardzo mi się podobają. Ja ostatnio na Instagramie zauważyłam, że dużo osób ma takie bransoletki na stopy. Jakoś mi się strasznie, strasznie spodobały. No i tutaj kupiłam sobie jeszcze taki kabelek USB właśnie do mojego nowego telefonu. I on jest dosyć długi, bo tutaj właśnie producent pisze, że ma 2 metry, więc no dosyć sporo. I kupiłam również okulary i bransoletki, ale to nie był mój zakup, który dokonałam właśnie dziś, tylko kupiłam je troszeczkę wcześniej, jakiś, nie wiem, tydzień wcześniej, ale stwierdziłam, że wam pokażę, bo w żadnym filmiku nie pokazywałam, a myślę, że to są rzeczy warte pokazania. Tutaj są takie lustrzanki okulary oraz takie bransoletki. Tutaj mam akurat 3. Tak wyglądają, ale na ręce mam jeszcze jedną, moją ulubioną. Tak się prezentuje. I ostatnią rzeczą jest taka koszulka z Adidasa. Zapomniałam jej wam wcześniej pokazać, jak pokazywałam ubrania, więc pokazuję teraz. I ma tutaj logo Adidasa i ona kosztowała 60 zł. Ogólnie cześć, to się chyba nagrywa, nie? No to jak się nagrywa, to powiem wam, że ogólnie to przyjechałam do Pauli. Nagrałyśmy jeden filmik. Jestem u Pauli. Paula tam je. A nie, nic nie je. No i jestem u Pauli jakieś kilka godzin, a Paula wam nie powiedziała, że jestem, więc no Paula zły youtuber. Wstydź się. Kła, kła. Hejka, przed chwilą się make-upowałyśmy i pomalowałyśmy moją siostrę, ale się na nas obraziła i sobie poszła. A Gabi, zobacz, ciekawy make-up, bo ja już nie mam swojego. Jesteśmy właśnie z Gabi na dworze i kupiłyśmy sobie lody, ale już prawie zjedłyśmy. A ja już zjadłam. No i Gabi przegrała, bo kupiła Big Milka i przegrała. Prawda? Tak. Smuteczek. Fuuu,
To taki opuszczony dom. Weźmiemy jakąś ekipę i wejdziemy tam. Ja nie będę w tej ekipie. Będziesz. Ale zobaczcie, jest mega, w sensie mega, no wiecie, tak trochę creepy. Ej, tam coś jest. No ej, to miało być takie artystyczne, miałeś uciec za mną. To miało być takie, wiesz, aktorstwo level hard, a ty nie jesteś aktorstwo level hard. Przepraszam, nie zostanę aktorką jak ty. A ja zostanę, ha! Ty zostaniesz modeleczką, co nie? Beauty vlogereczką, modeleczką. Zatrzepać rzęsami, pokaż się w jakiej lepszej stylizacji. Mam jedną stylizację. Cicho. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preachers. Welcome boys to my small shabble teacher. Pum pum po, prum pum po. Hey, I think you forgot that I play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Zdjęć na Insta. Ale nie umiem robić zdjęć. Żeby nie mieszać эти облака. Фиолетовая вата. Магия цветов со льдом наших стаканов. Здесь так красиво, я перестал. Kabrysia już poszła i jest godzina 23.06 i jak widzicie już wreszcie zweryfikowałam swój telefon i strasznie się cieszę, Gabi poszła około 22.00 i w ogóle zobaczcie co od niej dostałam, bardzo się zdziwiłam, bo nie spodziewałam się. Miałam imieniny 22 czerwca, ale Gabi stwierdziła, że kupi mi prezent imieninowy. Dostałam takie jakby kwiatki, w sensie no taki bukiet z takich bibułkowych kwiatków, no w sensie z takiego fajnego materiału i tu są lizaki i takie serduszka drewniane, bardzo ładne i słodkie. I dostałam też krem do rąk z IOS nawilżający, jest o zapachu waniliowym, więc fajnie, już będę się powoli kładła spać, może jeszcze z rodzicami obejrzymy sobie jakiś film, ale w sumie wątpię, bo już jest 23, a ja jestem strasznie zmęczona, bo dzisiaj był taki dzień pełen wrażeń, naprawdę, więc już nawet nie będę pokazywała twarzy, bo wyglądam jak 1500-1900 nieszczęść, więc do zobaczenia w kolejnym filmiku i papatki! Trzy.